Cześć, dzisiaj jest ze mną Dominik Szarek, twórca projektu poniekąd futbolowe. Cześć Dominik. Cześć, witam. Ciebie witam. Oglądających. Na początku muszę cię o czymś uprzedzić, a mianowicie ja nie stosuję montażu. Przynajmniej takie jest założenie. Może po spotkaniu z tobą to się zmieni. Na tą chwilę... Trzeba, co się mówi. Musisz się zgodzić na to, że wszystko może być przeciwko tobie wykorzystane. Okej. Nie boisz się? No nie, no trudno. Najwyżej po prostu przemilczę pewne kwestie i będę, wiesz... Słuchaj, pomidor. Nasz... Pomidor. Naszą rozmowę chciałem podzielić na trzy takie wątki. Na wątek futbolowy, na wątek sportowy i na wątek, ja to nazwałem off-topic. Mm-hmm. Czyli taki... Towarzyski. Towarzyski, powiedzmy. Okej. Lecimy od początku. Część pierwsza. Dominik Szarek, futbolowe. Czyli Dominik. Zgadza się. Skąd w twoich filmikach koszulka akurat Leeds United? Jaka jest jej historia? Opowiedz, a ja napiję się za ten czas soczku. Koszulka Leeds, jaka jest geneza? No to znaczy inaczej. Sama geneza jest bardzo prosta, bo tak naprawdę miałem zrobić kiedyś u siebie serię na swoim kanale związaną z takim totalnie retro futbolem, wykorzystując materiały, które miałem licencjonowane od British Path, tak? Pathe? Jest takie medium. Firma mediowa brytyjska, która jest spadkobiercą bardzo, bardzo wielu setek tysięcy godzin archiwalnych nagrań i oni dysponują fajnymi, ciekawymi materiałami historycznymi. Chciałem zrobić serię na bazie tego. Seria nie doszła do skutku, ale potrzebowałem rekwizytów w postaci starej koszulki retro z angielskiej piłki. No i przez dobre tydzień, dwa, po prostu dzień w dzień odświeżałem tam, wiesz, na Amazonie, na eBayu, na Allegro, na tablicach. Byle co, byleby? OXL-u chyba, tak? Nie mam już tablicy. Tak, byle, nie, żeby znaleźć jakieś fajne typy na koszulki, takie, ale takie typowe, wiesz, takie gdzieś fajne. Klasika. Klasika takiego, wiesz. Old school, Shirana. Ale właśnie, wiesz, jeszcze starzej. Najchętniej, żeby było, wiesz, takim sznureczkiem, jak tutaj mam, wiązany pod szyją, to takie koszulki jeszcze takie, wiesz, totalnie stare. Nie udało mi się takiej znaleźć, ale w międzyczasie trafiłem właśnie na tą koszulkę Super Leeds i mówię, o, w ogóle przypomniało mi się wtedy, bo ja swojego pierwszego menedżera piłkarskiego, to był tam, premier menedżer? Premier menedżer 9-7, coś takiego. Ja i tam, do przedszkola chodziłem. No właśnie, w tym premier menedżer 9-7 ja pamiętam, że grałem bardzo dużo dwoma drużynami, Leeds i Newcastle. Ale Leeds grało mi się dużo lepiej i po prostu była pierwsza były drużyna, wyniki. Pierwsza taka zagraniczna drużyna, którą ja w ogóle, wiesz, czułem się, że ją prowadzę, dopiero później były te wszystkie menedżery i FIFA. No, także to był taki pierwszy mój kontakt z zagranicznym klubem, taki bardzo bliski. I tak zostało. No jak zobaczyłem tą koszulkę, wiesz, ja mówię, ty, to jest ta koszulka. W ogóle klasyk totalny. Z tych czasów 97-98 dajemy, nie? No i ona mi kosztowała jakieś 35 zł, także no. Można było sobie szarpnąć portfel. Skąd wziąłeś pomysł na nazwę futbolowe? W tym momencie już nie pamiętam. To było tak, że ja. W czasie, kiedy powstawało futbolowe, czy futbolowe, właśnie ja mam zawsze problem z wymienieniem tej nazwy, bo nie, wiem jak się ją pisze, wiem jak to wygląda, twórcą. Ale właśnie zawsze mam problem jak ją czytać, w zależności z kim rozmawiam i tak dalej, to zmieniam. W każdym razie, wtedy miałem jeszcze taką normalną pracę biurową jakby i pamiętam, że jednego dnia zamknąłem się w takiej salce z, wiesz, takim whiteboardem, wziąłem kilka pisaków do ręki i już miałem w głowie mniej więcej koncept, że chcę coś takiego robić. Wtedy jeszcze wywiady z piłkarzami, no i zastanawiałem się, jaką nazwę do tego dać. No i to jeszcze były te czasy, kiedy nie stawiało się na ten taki personal branding, czyli wiesz, w tym momencie... Dominik Szarek TV. Gdybyś sobie, nawet bez tego TV, gdybyś sobie zakładał jakiś kanał YouTube'owy, to pewnie większość specjalistów z branży marketingowo-YouTube'owej, poleci ci założyć sobie kanał, nie wiem, Martin Stankiewicz, tak, na przykład, czy tam ktoś tam. Chociaż pseudonimy też są popularne, ale pseudonimy osobowe. Maciek z dupy jest tylko takim, no jest człowiek warga, nie ma swojej ksywy, ale jest takim wyjątkiem. Maciek z dupy. No, no czyli abstrahuje też są w jakiś sposób też... Chwytliwe nazwa. Nieważne, w każdym razie, ja wtedy szukałem takiej nazwy, która fajnie odzwierciedli to wszystko, z czym miał się ten kanał, wiesz, utożsamiać i... Miałem rozpisane tak mnóstwo słówek na tablicach, jak to się robi, takie burze mózgów. No jakimś zlepkiem od futbol, od tego stwierdziłem, kurczę, to jest fajnie, fajnie to wygląda, nie? I siadło. Pokazałem to paru osobom i wszyscy, wiesz, o, ale super w ogóle, wiesz. Nie? No i udało się, jest rewelacyjny produkt, nazwa siadła, sprzedała się. Ja ci powiem, że teraz rozmawiasz ze mną. Dla Sports Expression, ale jakbyś mnie miał zapytać, skąd ta nazwa, też powiem ci, że szczerze mówiąc nie wiem. Nie wiesz. Ale myślałem chyba pół roku temu. No właśnie, wiesz, ale jest to... Bo tak sobie wymyśliłem, czasami, tak wiesz, jest. Te nazwy tak wpadają, jeszcze...
powiem ci szczerze, nie mam dziecka, ale gdybym zastanawiam się, jak to jest w przypadku naszych rodziców, czy oni, skąd oni biorą, wiesz, pomysł na imię dla dziecka. Nie, to też takie podejrzewam jest. A! Niech będzie Maciek. No tak? I jest Maciek. Jest Maciek. Powiedz mi, masz 20 playlist na kanale YouTube'owym. Masz... 22, stworzyłem godzinę temu jeszcze dwie następne. A, ale to mamy świeży materiał. Ale tylko dlatego, że chcę uporządkować. To nie jest żadna nowa seria. Po prostu mam dwie takie serie nieuporządkowane. Jedną ruszyłem tydzień temu, te piłkarskie mity, to pod nie stworzyłem, a druga taka była nieuporządkowana, nazwałem ją, chcę ją ogarnąć, tak wiesz. No ale z pierwszej ręki mamy 22 playlisty, a właściwie ty masz 22 okay. playlisty. Między innymi ciekawostki, shorty, legendy, no wiadomo, dużo, dużo więcej. Jest tego w cholerę, które materiały najwięcej pracy ci przysparzają, a które ty lubisz najbardziej, masz najwięcej z nich satysfakcji? Powiem ci tak. Ja sobie jeszcze zanim powiesz, sobie... wezmę rureczkę, bo to wygląda nieładnie, tak w kamerze zobaczyłem. Okay. Dwuznacznie. No dobrze. Lecisz. Lecę. Więc jeśli pytasz mnie, o która mi zajmuje najwięcej czasu takiego pracy, to nie będzie żadna z playlist, bo chyba do tego jeszcze playlisty nie mam stworzonej, ale te wszystkie materiały, które robię poza domem, nie? Czyli to są te takie rzeczy, które trzeba, wiesz, podjechać gdzieś, skręcić coś, zrobić z kimś wywiad, potem to zmontować, wiesz, popatrzeć, czy jest oświetlenie dobre, zatroszczyć się o dźwięk i tego typu rzeczy. No bo umówmy się, no ten poziom trudności w tworzeniu materiałów w domu ogranicza się tak naprawdę tylko do... Nie jestem jakimś super montażystą, od niedawna mam takiego fajnego kolegę, który mi w tym pomaga. Pozdrawiam Mikołaja, ale... Pozdrawiamy. Ale wiesz, ale... Świętego Mikołaja. Świętego Mikołaja, no taki święty Mikołaj, naprawdę, dla mnie. I wiesz, i tutaj tak trudność jest naprawdę w montażu późniejszym i w researchu. To jest przygotowanie treści, to jest trudność jedyna tak naprawdę. A jeśli masz ten materiał na zewnątrz, to do tego, że musisz zrobić research, że musisz to potem zmontować, dochodzi ci jeszcze... W moim przypadku przynajmniej turbo wyzwanie związane właśnie z produkcją. Z tym, że masz kogoś dodatkowego, jakąś osobę inną, z którą musisz porozmawiać, tak? Musisz ją otworzyć na siebie, musisz, wiesz, jej zapewnić taki komfort, żeby ona powiedziała ci jakieś fajne rzeczy, nie? Dwa, tak jak mówię, te aspekty wszystkie techniczne, to jest to najtrudniejsze. Natomiast jeśli pytasz mnie o taką satysfakcję z materiałów, to na początku faktycznie jarało mnie bardzo to, że materiały z serii Legend rozchodziły się takim tempie błyskawicznym, że tylko wrzuciłem. Czegoś takiego nie było. To za chwilę, wiesz, na Wykopie, na Joe Monsterze, tutaj na meczykach, tu, wiesz, na Facebooku udostępnienie, po prostu, wiesz, te share lecą jak szalone. Ale wiesz, ale to mnie na początku bardzo cieszyło, ale później jak ten format też wszedł w pewną sztampę taką, to powiem ci, że już trochę mniej. Natomiast każdy, kto tworzy, kto przyzna mi rację na YouTubie, czy w ogóle w internecie, jest taki fajny, magiczny moment, kiedy się, wiesz, ocharujesz, ozapieprzasz się po prostu przez te ileś dni nad tym jednym materiałem i ten moment kliknięcia publikuj. To jest ten najprzyjemniejszy, kiedy, wiesz, schodzi z ciebie całe ciśnienie i wtedy po prostu tylko, no, czerpiesz tą radość z tego, że komuś się to podoba. Albo i nie, no, ale najczęściej... Czerpiesz radość, jak masz 250 tysięcy subskrypcji. Bo jak masz 23, to musisz dopiero się rozpędzić. Oj, stary, ja wiesz, że ja do momentu odpalenia ciekawostek miałem 3,5 tysiąca? Może trochę więcej? Naprawdę, ja miałem same wywiady właśnie, miałeś Skype'owe. Taki pomysł, że widziałeś, że to wpuszczał właśnie tak, ten? Tak, no dokładnie, mogę ci nawet, jak wiesz, jak skończenie wywiad ci pokażę na komputerze w statystykach. Ja mam dokładnie, miałem tak, że te wywiady przez Skype'a, to robiłem na początku, one się podobały, ale tylko piłkarzom i dziennikarzom sportowym. A ludziom, no, podobało się dziennikarzom dlatego, że dziennikarze starych mediów to znali. I dla nich to było super, nie? Dla nich to było takie coś, o kurczę, fajnie opakowane, tak z fajnym pomysłem i im to wystarczało. Ale jakby, gdybym teraz to pokazał dziennikarzom sportowym, którzy już są obeznani z Twitterami, z Facebookami, z YouTube'em i tak dalej niejednokrotnie, to podejrzewam, że już reakcje w tym momencie byłyby skrajnie inne, że już zupełnie inaczej by wyglądało. Trafiłeś w czas. Trafiłem w czas, że im się podobało, przez co miałem jakieś tam fajne dojścia, kontakty, przez to, że docenili moją pracę, ale widzowie jakby, być może okej, no docenili, ale ona była mało taka wiralowa, mało się rozchodziła. I ta baza subskrybentów też na początku, mówię, to było jakieś 3,5 tysiąca bardzo mozolnie zbierane. Pamiętam pierwsze 10 tysięcy, wiesz, to nie było tak, że naprawdę z pierwszych odcinków cieszyłem się równie bardzo, bo te wywiady kosztowały mi mnóstwo pracy, to było wyzwanie i stare przygotowanie, wszystko, no nie, te wywiady zdecydowanie zajmowały mi najwięcej pracy. I wtedy dopiero jaka była radość z tego, jak wiesz, jak on został opublikowany, puszczony, no. I poszło w sieć. A widziałem, jak to 1000 osób zobaczyło, to był dla mnie wtedy naprawdę wielki sukces. No i to takie czasy warto wspominać, bo od czegoś człowiek zawsze zaczynał, prawda? Bardzo. Właśnie wspomniałeś o dziennikarzach sportowych, między innymi Tomek Smokowski, który jest ci dobrze znany, dziennikarz Kanal Plus, N Plus, właściwie Ligi Plus Ekstra, NC Plus, NC Plus najprościej tak. Tłumacząc, porównał kiedyś siebie do rodzinnego Vana,
a Mateusza Borka do pędzącego Ferrari. A jakbyś w tej skali porównał sam siebie? O Jezu, przy takiej skali? No taka skala. No to nie, to Fiat 126P, jeśli porównujesz. Klasyk. Tak, nie to chodzi. Jeśli chodzi o porównanie jakiekolwiek, porównanie do Tomka Smokowskiego czy do Mateusza Borka, to okej, no może chęcią i takim, wiesz, może tłumik mamy podobny, wiesz, podobnie wygląda w budowie, ale znaczy bez żadnych tekstów. Chodzi mi tylko o to, że jakby wiesz, że tak naprawdę... A jeżeli chodzi o wkład pracy? Wkład pracy? No okej, ale możesz włożyć mnóstwo wkładu pracy, ale i tak na końcu jest ten efekt, się liczy, tak? No, wiadomo, wkład pracy i tak dalej to jest bardzo ważne, ale ktoś może wkładać w pracę, dużo mnóstwo pracy w coś, co przynosi inny efekt, a ktoś w inny. Chodzi mi tylko i wyłącznie o to, że absolutnie nigdy bym się nie porównał z takimi osobami, bo one mają za sobą mnóstwo lat spędzonych w zawodzie dziennikarza, co ja często podkreślam, że ja nigdy nie chciałbym, żeby ktoś mnie nazwał dziennikarzem sportowym, dlatego że jest przynajmniej szacunku do moich kolegów właśnie, którzy tym zawodem zarabiają na chleb i po prostu i są w tym profesjonalistami, skończyli niejednokrotnie jakieś tam powiedzmy studia w tym kierunku, ale niekoniecznie, bo bardzo wielu dziennikarzy sportowych nie ma nic wspólnego ze studiami, ale to doświadczenie nabyte, ten warsztat dziennikarski, wiesz, ja się mnóstwo nauczyłem, takie obycie dokładnie, więc ja nigdy bym się nie nazwał dziennikarzem sportowym, nie mam z tym nic wspólnego. Natomiast mówię, w przypadku tych dwóch gości to ja jestem tak, wiesz, skuter. Van rodzinny, Ferrari i skuter. Skuter, tak. Okej, skuter też dobry, bo się przez korki póki przyciśnie. Co, dokładnie. O, widzisz, to jest dobre porównanie. Ja tak właśnie, nie wiesz, nie potrzebuję dużej telewizji, ja się tam gdzieś tymi małymi kanałami... Swoimi niszami. ...przecisnąłem, tak. Powiedz mi, bo ty słyniesz z tego, że wynajdujesz niesamowite rzeczy. To jest niewiarygodne, co ty niekiedy wykonujesz. Czy ty siadasz codziennie i sprawdzasz 200 ligowych tabel gdzieś w Vanuatu, Pachambaj, czwartą ligę Mozambiku i sprawdzasz, czy ci to pasuje akurat do koncepcji, czy tobie może na przykład, nie wiem, widzowie to podsyłają? Skąd ty masz takie? To tak, kiedyś czwartą ligę Vanuatu chyba rozpracowywałem. Rozdzielę to na dwie lub trzy części to pytanie, bo tak, po pierwsze, to wszystko, co ja gdzieś publikuję w różnych miejscach, czy to na Twitterze, czy na Facebooku, czy na Wykopie, czasami pozdrawiam też Wykopowiczów, jeśli tutaj są z Mirko, czy na kanał wrzucam, bo na kanał, wiesz, też nie są wszystkie rzeczy, większość rzeczy i tak na Facebooka leci, bo są takie, wiesz, Facebook więcej przyjmie, tak, na YouTube, to jednak musi być coś, jakaś większa rzecz. To jest tak naprawdę efekt researchu, bardzo dobrego researchu i prasówki, no z tego którą robię po prostu namolnie ja kiedyś zauważyłem i to nie wiem, czy to jest kwestia tego, że jestem taki stary, czy czego, ale zauważyłem, że w ogóle młodzi ludzie teraz... A ty masz trójkę z przodu? Jeszcze nie, ale jak się spotkałem za jakiś czas, to... To już będzie miał? A, jeszcze w tym roku, ale wiesz... W każdym razie chodzi o to, że tak jak się dawniej mówiło, czego młodzi ludzie nie umieli dawniej korzystać, z czego, nie wiem z czego, tak teraz nie potrafią z Google'a, nie wiem czy sobie zdajesz sprawę, serio. Ja też jestem młody, no dobrze, nie potrafimy korzystać z Google'a. Tak, nie potrafisz korzystać, tak, ty potrafisz, a ty nie. W każdym razie chodzi o to, że po prostu działa to w ten sposób, że teraz wszystko masz podkładane pod nos, masz Facebooka, tak? I teraz przypomnij sobie, kiedy ktoś ostatnio, za moich czasów nie było w ogóle Facebooka, tak? Były jakieś katalogi stron, były Onety, tak. Były jakieś takie portale i wyszukiwarka. Jeśli chciałeś informację i fora, jeśli chciałeś dostać jakąś informację na jakiś temat, to ty musiałeś sobie ją sam wyszukać, musiałeś wiedzieć, co chcesz znaleźć i spróbować to znaleźć, nie? Słowa klucze były... Niewystarczające. No, ale wiesz, to musiałeś się przegrzewać przez mnóstwo rzeczy. A teraz, ja nie pamiętam, kiedy ostatnio coś... Okej, ja coś potrzebuję, nie wiem, jakiś przepis, sprawdzić, czy ten kaszel to jest bardzo poważny, czy niepoważny. Czy, wiesz, no, jak chcę coś sprawdzić, to ja tą umiejętność mam, ale widzę, że bardzo wiele osób, jak do mnie piszą widzowie z pytaniami o takie rzeczy, gdzie szybciej jest to znaleźć, niż napisać pytanie, to ja po prostu załamuję ręce, ale to jest racja. Dominik, powiedz nam. Wszyscy teraz mają wszystko podane na tacy na Facebooku. Te linki, to cały dzień możesz siedzieć i klikać to, co ci znajomi porzucają, co polubią, nie? Masz tylko tablicę. Tylko tablicę. I tam dociera do ciebie wszystko. A jeśli już coś chcesz znaleźć, to już jest problem właśnie, no i wiesz. Więc ja mówię, to jest kwestia tego, że ja codziennie mielę kilkanaście do... Czasami zależy od częstotliwości publikacji, ale kilkanaście minimum tytułów blogowych, tytułów takich, wiesz, bo ja też, newsy są newsami, tak, z jednej strony, ale też mam takie, wiesz, miejsca, gdzie wyszukuję, doszukuję się właśnie tego typu takich właśnie ciekawostek niszowych
I to bardzo często można znaleźć w takich totalnie, wiesz, miejscach nieafiszowanych, które wiesz, ciężko wyszukać. Więc ja te serwisy, nie dość, że je wynalazłem i te miejsca, w których ci ludzie siedzą i o tym rozmawiają, gdzieś to łapię. Takie jaskinie ich wirtualne. Takie jaskinie, takie, wiesz, a takie na przykład totalnie niszowe blogi gdzieś tam, gdzieś jakiś historyk sobie prowadzi i tam wpisuje raz na jakiś czas, wiesz, coś tam, no mówię ci, kapitalne miejsca w sieci. I jakby ja, wiesz, ja to gdzieś tam próbuję tylko przekazać dalej, ale mnóstwo rzeczy przysyłają mi widzowie, tylko że 99% z tego, i tu jakby nie obraźcie się, bo to nie jest zarzut, wiadomo, bo liczą się dobre chęci, to się powtarzają. No, jak przykład był ten mecz. Czyli teraz, mają pokrewne potrzeby. Tak, może ten mecz teraz, który się skończył 4 czy 5-4, pamiętasz ten taki ostatnio w Lidze Mistrzów Australijskiej? No właśnie, o niego chciałem cię zapytać. Tak. Z 6 czerwonymi kartkami. Dokładnie. To bramkami 98 minucie. To po prostu gdzieś poleciało, ktoś to gdzieś tam wyczaił. Poleciało bardzo szeroko, bo teraz masz te wszystkie fangole, meczyki i tak dalej, ten, wiesz, mix gole, no, to po prostu tego jest. Pawełki, to momentalnie. Wszystkie śmieszne, takie ciekawe rzeczy od razu gdzieś tam lądują w internecie, więc... ludzie to podłapują i myślą, że są, wiesz, i wysyłają, i wiesz, i wtedy mam tak skrzynka, tak, wiesz, tak przychodzą wiadomości właśnie a propos, ej, nie wiem, czy widziałeś, ej, zobacz, wiesz, ja, wiesz, z sympatii, no bo to, wiesz, kiedyś, no jasne, ale są sytuacje, kiedy ktoś, dlatego tego w ogóle nie krytykuję i nie odpisuję tym ludziom, serio, wiesz, tylko cieszę się z tego, że wysyłają, bo czasem zdarzy się, że ktoś coś przyśle po prostu sam jeden jedyny i wtedy wow. No, ma informację. No, złoty strzał. To jest super. No było tak ostatnio na swoim fanpage'u, bodajże na Facebooku wysłałeś wypowiedź widza, który tak, cię, tak. O Wawrzyniaka bodajże do legend. Tak, też. Kubę Wawrzyniaka chyba tak, do legend. Cię prosił, ci tłumaczył, że jest lepszy od Gerarda. Tak, że to było takie trollowanie, powiedzmy, ale ja bardziej... Ale na wesoło chyba to zrobił. Bardzo trochę. na wesoło, ale taki przykład, do którego ty chcesz może pić, a propos tego, że ja piję, informacje od widzów są bardzo istotne, to miałem taką sytuację z teraz, z którejś, co to było, trzecia liga Opolska chyba, i tam chłopak wszedł... 15-latek. Chciał zagrać, miał debiutować w lidze i zabrakło mu czasu, bo musiał spodnie zmienić, bo podszedł do linii w spodenkach, nie? I sędzia kazał mu termicznych, kazał mu je ściągnąć, zanim ściągnął, to już się mecz skończył. I nie zadebiutował. Nie zadebiutował. I stary, i to właśnie było fajne, że napisał do mnie jego kolega najpierw, potem on do mnie napisał, sam ten właśnie bohater tej akcji, a na drugi dzień, po przeczytaniu tego i po zobaczeniu tego w moim odcinku, napisał do mnie sędzia liniowy, który go wtedy wstrzymał i tłumaczył mi, że no sorry, wiem, że jestem trochę negatywnym bohaterem tej sytuacji, ale no takie są przepisy, nie mogłem go jakby puścić. Jakby nie to, to by nie był taki popularny. Dokładnie, więc super sprawa. No i jeszcze hit, to dzisiaj przyznam się szczerze w tramwaju, jak sobie oglądałem świeży filmik, no świeży, nieświeży. Wczorajszy. Bramkarz, które musiał włosy obciąć. Aha, to nie wczorajszy, to jeszcze sprzed tego. To jest jeszcze troszeczkę wcześniej. No, ale to już jakby... Co to w ogóle było? Skąd ty to wziąłeś? Wchodzimy. A wiesz co, to nie, to też było gdzieś tam popularne. Tak mówię, no są takie sytuacje, ja mam, czekaj, takie... Ja bym tak... cię mógł tak wypytać ze 3 godziny po kolei o takich filmikach, ale oczywiście tego co? Nie będę powiem robił, ci tak, ale... Ja mówię, to jest tylko i wyłącznie to, że ja od... Jezu, niedługo mi rok stuknie w sierpniu. Jak zajmuję się tym kanałem, jak zajmuję się tym kanałem na full, po prostu na cały etat, jakby, tak powiedzmy, tak? Full time, nie robię nic innego, tylko się zajmuję, znaczy kanałem. No właśnie widzisz, na kanale czasami film jest raz na tydzień, a codziennie... Marką futbolową. Codziennie tych informacji mnóstwo gdzieś tam zapodaję. Ja jestem takim właśnie przekaźnikiem pozytywnych... Pierwszym dla ludzi troszeczkę. I wiesz, i staram się docierać też do takich ludzi zwyczajnych. Ja pamiętam, jak rozmawiałem jeszcze zaraz po starcie tego kanału, czy niedługo po nim, jest taka grupa na Facebooku dla twórców YouTube'a i tam pamiętam z Adbusterem, z Markiem wtedy rozmawialiśmy i tam był poruszony temat, że no nie, ktoś tam jeszcze inny się wypowiadał, bo chciał też założyć jakiś kanał sportowy, chyba kolega z kanału Jeb z Woleja, jest taki kanał, nie wiem, czy jeszcze nagrywa, ale wiem, że był, właśnie pytał, co, kurczę, jak się przebić, co zrobić, wiesz. No i wtedy pamiętam, że Adbuster napisał mu, że kurczę, w takim niszowym temacie jak piłka nożna będzie ci bardzo ciężko wyskoczyć do masy, nie, żeby się z tym przebić, bo to jest jednak niszowość w jakiś sposób. Ograniczona. Tak, a ja właśnie jak gdzieś tak od razu sobie założyłem, że to musi Szedłeś. Być, tak, to nie może być po prostu dla ludzi takich, wiesz, zajawionych freaków piłkarskich, bo takich nie ma faktycznie wielu, ale jeśli z taką informacją pójdziesz do gościa zwykłego, takiego, który tam obejrzy jeden mecz w tygodniu czy na miesiąc, To też się tym zajawi. I miałem mnóstwo, serio, to były najprzyjemniejsze chwile, jak ci komentowali ludzie, którzy z różnych stron się do ciebie gdzieś tam jakby trafili na twój film, oni mówią, w ogóle się nie interesuje piłką nożną, ale ten filmik obejrzałem cały i po prostu proksuję, tak powiem, to cieszy. Bardzo.
Jakiś ksiądz Adam, fajny filmik, panie Dominiku. Dokładnie. Powiedz mi, ty zaczynałeś od rozmów przeprowadzanych na Skype'ie z różnymi ludźmi, ze sportowcami, z dziennikarzami się też zdarzało. No to były sporadyczne przypadki, chodziło mi bardziej o piłkarzy. To nie, nawet nie sportowcy, tylko piłkarze, stricte piłkarze. No i jak oceniasz te początki? Bo to były twoje początki poniekąd. Tak, bardzo fajne początki. Tak, jaki sentyment. Tak, nie, ale wiesz, to... Bo ja generalnie z tym wideo w internecie jestem związany od 2010 roku. Ja tak sobie nazywam przed i po Elesie. Ja jestem jeszcze sprzed, wiesz, przed Chrystusem. Jak to, taki dla mnie taka przed graniczna. Naszą erą. Przed naszą erą. Przed erą tych ludzi, którzy teraz oglądają YouTube'a, konsumują. Wtedy to był, wiesz, nie krytyk, krytyk, matura to bzdura, my i coś tam jeszcze było. No nieważne, było no tego ja na palcach jednej ręki wtedy, nie? I muzyka na YouTubie. I muzyka na YouTubie. I ja wtedy już gdzieś tam miałem takie przygody swoje inne YouTube'owe. I to, że ten kanał odpaliłem, to też nie był taki całkowity przypadek, bo ja się, wiesz, piłką się interesuję i stąd tematyka. Ale ja z tym wideo gdzieś tam już byłem wcześniej związany i po prostu, wiesz, miałem długą przerwę w nagrywaniu i uznałem, że to jest ten moment, kiedy trochę jestem na głodzie takim, że chętnie bym coś nagrał, nie? Jakiś program stworzył fajny, już wiedziałem, że tamtego programu nie ma powrotu, więc poleciliśmy zupełnie, czyli ja pomyślałem, że kurczę, dobra, zmieniam całkowicie tematykę i sprawdzimy, co z tym będzie. I długo szukałem pomysłu na siebie, właśnie i tak te, wiesz, te wywiady, tak stwierdziłem, kurde, to by mnie strasznie jarał, gdybym mógł coś robić i też przez to, że w tej branży technologicznej działałem i wiedziałem, do czego można Skype'a użyć, że da taką rozmowę się przeprowadzić, potem ją nagrać i zmontować. Jak no, z Kubą Rzeźniczakiem. Jak no tak, z Kubą mi akurat tam, wiesz, historia tak, sławna. Tak, tak, ale no... Było to fajne. Było to fajne, te początki były bardzo fajne, ja się bardzo dużo nauczyłem, wtedy to był taki, wiesz, taki szedł progres, bo ja wcześniej tworząc, miałem ludzi, którzy to montowali, miałem ludzi, którzy gdzieś tam, wiesz... Byłeś od gadania. Byłem trochę od gadania, a teraz miałem wszystko w swoich ręcach i po prostu... Od A do Z mogłeś to ubrać. Od A do Z, ale to nie, że mogłem, musiałem, to było, wiesz... Chciałeś. Chciałem, ale mówię, początki, jak sobie zobaczysz te pierwsze odcinki, o matko z córką, jaka to jest jakość w ogóle, wiesz... Jakość treści. Tak, treścią się broniło, ale jeśli chodzi o techniczne wizualne aspekty, tak, całkowicie. No trochę przeskoczyłeś przez te kilka lat, no musiało tak być, no umówmy się, wiadomo, progres jest w każdym elemencie naszego życia. Dokładnie. Powiedz mi, co planujesz w najbliższej przyszłości odnośnie właśnie projektu, ja będę się upierał, że to jest projekt, a nie kanał futbolowy. Bardzo dobrze, ja też do tego podchodzę. Zastanawiałeś się na przykład kiedyś nad sprzedażą tego patentu, powiedzmy? Nigdy nie myślałeś. Sprzedażą patentu na... No ty masz na przykład 250 tysięcy, to jest aha, baza że w sensie, potężna. Okej, tego kanału sprzedażą, ale na co to, komu to sprzedam? Chcesz sobie kupić, co będzie z tego miał? No ja ci mogę cenę wyjściową dać 100 zł ci za niego. Dobrze. Mam taką bazę kontaktów. I co będziesz z tym robił? Tak, o! Wiesz, to po dwóch dniach ci to ludzie, wie, gdzieś tam porzucą. Zaopiekuje się odsubskrybują. Być może, jeśli, bo to byłoby zrobione z głową i ktoś by chciał przejąć ten kanał w jakiś sposób, wiesz... Wprowadziłbym swojego następcę na ten kanał. No właśnie, a tobie pomaga w tej chwili ktoś w prowadzeniu tego? Wiem, Święty Mikołaj wspomniałeś, tak, Święty Mikołaj pomaga. Nie, jeszcze mam tam Szczepan z kanału Tour de Sport, polecam. Też genialny ziomeczek, który wielu w gdzieś tam materiałach pomagał i służył właśnie. Bo to obydwaj oni wspierają mnie w takich rzeczach technicznych bardziej. Jest jeszcze Krystian, który mi pomaga przy samych odcinkach, merytoryce odcinków. Więc gdzieś tam te osoby się pojawiają. No. Czasami gościnnie ktoś mi pomoże w napisaniu jakieś scenariusze, to tylko tam gdzieś podlinkuję. Czasami jakieś karne szczelicie z innymi youtuberami. A to już co innego. W każdym razie nie, ale jeśli chodzi o taką współpracę, to tak. I teraz będę chciał jakby powoli budować team, bo tego... jakby, no to dochodzi do takiego etapu, kiedy trzeba już myśleć o tym, jak pewne rzeczy optymalizować, jak to robić szybciej, sprawniej i... Tym bardziej, że się ma pojęcie. I tym bardziej, że się ma pojęcie, że się nic nie wie. O. Czyli ja na przykład mam już w tym momencie mam takie pojęcie, że każdy montażysta, czy osoba, która zna się na montażu, będzie ode mnie 100 razy lepsza, bo ja się nie znam. No i do tego też trzeba dojrzeć, do takich wiadomości. No, czyli co? Najbliższe plany futbolowe, rozwój? Rozwój, tak, tak. I budowanie teamu? Tak, budowanie... Przysyłajcie, naparzajcie na maila nie, do Dominika. Nie na maila, naparzajcie. Jest, zawsze jest, jak tylko kogoś szukam, to info zawsze jest na grupie facebookowej naszej Footballovers. Natomiast plany zakładają i rozwój, jakby wiesz, samego kanału i wszystkiego wokół, no bo to jest, tak mówię, to jest projekt, to musi się rozwijać wielokanałowo, to nie może być tylko YouTube. Na samym YouTube wiadomo, te materiały chcę, żeby cały czas szły w górę, jeśli chodzi o jakość i poziom tych treści i ilość, bo to też nie ukrywam, że to jest taka moja bolączka, że ja jestem jednak z tych bardziej leniwych niż mniej. I w momencie jak, wiesz, przez, no czy tak, ja się do tego przyznaję, ale to też jest, nie, to jest taki element, który, serio, jak ja sobie pomyślę, że ja prawie rok temu
zrezygnowałem z wszystkiego i zajęłem się tylko kanałem, to było w sierpniu, a ja mamy maj, to ja się naprawdę łapię za głowę, że miałem tylko taką jesienną przerwę krótką, gdzie miałem faktycznie, wiesz, musiałem przemeblować sobie pewne rzeczy na kanale i wróciłem później. Ale bałeś się tego momentu? Bo to było trochę ryzykowne, no trzeba. Było ryzykowne. Miałeś takie. Słuchaj, powiem ci, przekonanie, mam, że mam kapitalny jeden, mam w ogóle kapitalny jeden cytat z. Nie pamiętam, czyj to jest cytat, natomiast on się tyczy. Może nie. Natomiast on się tyczy tego, że jeden z autorów, z pisarzy powiedział kiedyś coś takiego, że przyjemność z niepisania, to uznany pisarz, który dzień wiesz, naparzał tam ileś stron. Bo tak wygląda życie pisarzy, to jest totalnie, wiesz, tak jak youtuberów, to jest orka, to musi zajęcie kreatywne, to jest taka orka, taka wiesz, że po prostu, kat. Jak się to mówi ładnie, masz rutyna, o, rutyna, to musi być bardzo rutynowe. Jakby to powiedział jeden mój znajomy, piękne słowa. Tak, i ten gość powiedział coś takiego właśnie, że radość z niepisania jest tak wielka, że gdyby zrobił sobie dłuższą przerwę, to boi się, że nigdy by do mnie wrócił. I stary, ja ci powiem to samo, że mimo, że wielu mi zazdrości chciałby robić co ja i tak dalej, to jednak robiąc coś, wiesz, na taką skalę i w takich ilościach, radość z nietworzenia jest tak duża, że gdybym przerwał, tak, że gdybym przerwał na jakiś czas, to jest bardzo ciężko wrócić. Jasne. I to jeśli ktoś, wiesz, to jest, no, to jest prawda. Okej. Pierwsza część za nami, dziękujemy wam bardzo, zapraszamy was na część drugą, w której dowiecie się, między innymi, której krakowskiej drużynie kibicuje Dominik. Cześć!